Pan minister Soboń twierdził w mailu, że 4 miliony ludzi nie ma tych skrzynek. Ale nawet zakładając, że te skrzynki by były, chociaż nie wiem, jak w krótkim okresie czasu państwo chcieliście to zrobić, to przy tych emocjach mimo wszystko politycznych, jak państwo chcieliście zabezpieczyć skrzynki pocztowe, żeby nikt nie wyjmował tych kart i żeby nikt nie kserował tych kart, skoro tak na dobrą sprawę jeden z kandydatów już miał 2 tygodnie wcześniej ten pakiet? Trudno mi się odnosić do tego, co powiedział jeden z kandydatów. Dokładnie pokazał pakiet wyborczy i pokazał kartę. Ale ja nie wiem, ta karta do głosowania nie ma żadnych szczególnych znaków. Można ją na dobrą sprawę skserować na kolorowym kserze. Panie przewodniczący, ja nie wiem, co pokazał jeden z kandydatów. Czy pokazał dobrze, jak pan chciał zabezpieczyć skrzynki, żeby nikt nie wyjmował, żeby nikt nie demolował tych skrzynek? Ale czy pokazał prawdziwy pakiet, czy nieprawdziwy? Naprawdę trudno mi się do tego odnosić, tak samo jak powiedziałem, że trudno mi się odnosić do tego, co znalazło się w rzekomym mailu. Jak pan chciał zabezpieczyć skrzynki w takim razie? No ale pan chyba, panie przewodniczący, nie oczekuje, że to Ministerstwo Aktywów Państwowych miało zabezpieczać skrzynki. No od tego są służby państwa, do tego powołane. A według pana wiedzy, bo panu podlegała poczta i mieliście państwo listonosze, mieli donieść te karty, te przesyłki wyborcze. No i właśnie, a wielu listonoszy zwracało uwagę, że boi się, że ktoś na nich będzie zrzucał, że wrzucą tą przesyłkę wyborczą do skrzynki, za kilka minut ktoś wyjmie i będzie pretensja do samego listonosza. Dlatego pytam, czy państwo się w ogóle zastanawialiście, jak zabezpieczyć te skrzynki? Panie przewodniczący, trudno mi się odnosić do obaw jakichś anonimowych listonoszy, o których pan w tej chwili mówi. Jaką pan ma skrzynkę, może pan powiedzieć? Jaką pan ma skrzynkę? Na listy, jaką pan ma? No, jak to jaką? Taką, jaką można nabyć w sklepie. Czy myśli pan, że z tej skrzynki nie da się wyjąć nie listu, dokumentu? Znaczy, no jest zamykana na kluczyk, więc zakładam, że nie. Natomiast, no bo tak, to sama idea skrzynki, no byłaby, tak powiem, czymś zupełnie. Moje pytanie brzmiało, czy państwo w ogóle robiliście jakieś narady i zastanawialiście się, jak zabezpieczyć? Natomiast, panie przewodniczący, ja informuję też pana, że ten tryb, o który pan mnie pyta, ten cały proces dostarczenia pakietów wyborczych został zawarty w ustawie przyjętej przez Sejm. I naprawdę trudno wymagać od urzędników, nie mówię o sobie, bo jestem politykiem, ale od urzędników, osób, które miały wykonywać te czynności, żeby one dywagowały. One miały wykonać prawo, które ustanowił polski Sejm. Prawo obowiązujące i tyle. Pan premier Morawiecki pana zobowiązał do podpisania umowy z Pocztą Polską. Dlaczego pan nie podpisał? Proszę podać powód. Tych powodów było kilka. Znaczy, po pierwsze, podpisanie umowy musi dotyczyć konkretnego zakresu działań i konkretnej kwoty. Czyli pan premier Morawiecki nie wpisał zakresu ani kwoty? Nie. Pan premier Morawiecki zgodnie z intencją wpisał, żeby umowa dotyczyła zwrotu kosztów poniesionych przez Pocztę Polską. Czyli wyraźnie, zresztą zgodnie z przepisami prawa wskazywał, że ta umowa ma dotyczyć kosztów poniesionych, czyli określonych, wyraźnie określonych i na wyraźnie określoną kwotę. To jest jakby pierwsza kwestia. Mój resort pozostawał tutaj w tym zakresie w kontakcie z pocztą. Poczta określiła dwukrotnie, z tego co pamiętam, dwukrotnie zakres działań, które zamierza podjąć i oszacowała również kwoty. Te kwoty się różniły nieco w dwóch tych wystąpieniach. Więc po pierwsze, no trudno tutaj powiedzieć, że został określony cały przedmiot tej umowy, na który miała być zawarta, jak również konkretna kwota. To jest pierwsza kwestia. Byliśmy tutaj w pewnym procesie rozmów, ale ostateczne rozliczenie wyborów no mogło nastąpić de facto dopiero po zakończeniu działań przez pocztę, czyli po odbyciu się wyborów. To jest po pierwsze. Po drugie, aby umowa mogła być zawarta, musiałyby być zabezpieczone środki na koncie Ministerstwa Aktywów Państwowych, aby mógł taką umowę zawrzeć. W przeciwnym wypadku zawarcie umowy bez zabezpieczonych środków byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. To jest oczywiste i nie muszę chyba tego nikomu tłumaczyć. Ministerstwo występowało w tej sprawie do prezesa Rady Ministrów, do Ministerstwa Finansów. Ta kwestia nie została zakończona w tym okresie, o którym mówimy, ale ja pragnę zwrócić uwagę, Wysoka Komisjo, bo to jest niezwykle ważne. O jakim my mówimy okresie?
My mówimy o okresie 14 dni roboczych, jakie były od chwili wydania... Moje pytanie brzmiało, dlaczego pan nie zawarł umowy z Pocztą Polską, chociaż dostał takie polecenie od premiera Morawieckiego. Jak pan by mi pozwolił skończyć, to pan by się dowiedział. No naprawdę, proszę mi nie przerywać, bo tłumaczę to. Mówię, dlaczego nie udało się doprowadzić do końca zabezpieczenia środków, które umożliwiłyby zawarcie takiej umowy, niezależnie od tego pierwszego jakby argumentu, o którym powiedziałem. Bo rzeczywiście ten okres był niezwykle krótki. No my zapominamy, że to była korespondencja toczona pomiędzy ministerstwami w tej sprawie. Musiały być podejmowane decyzje w sytuacji, kiedy duża część pracowników, również tych podejmujących decyzje, znajdowała się na izolacjach, praca zdalna. No to nie był taki okres, gdzie można było z dnia na dzień decyzję podejmować. Ale proszę, bo jeszcze nie skończyłem, no chyba, że już pan nie jest zainteresowany tym. Więc... No i trzecia kwestia, ta, o której mówił też dzisiaj tutaj mój ówczesny zastępca, pan minister Szczegielniak. Mieliśmy również robocze kontakty i konsultacje w ramach przygotowywania tej umowy z różnego rodzaju instytucjami, w tym między innymi z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa, gdzie zwracano nam uwagę na możliwe wątpliwości prawne i to musieliśmy też zdążyć wyjaśnić, ale w tym okresie 14 dni no trudno było te wszystkie kwestie po prostu wyjaśnić. I jeszcze jedna rzecz niezwykle ważna, no bo to jest jeden z zarzutów, właśnie główny zarzut, jaki został do mnie skierowany, to, o której pan w tej chwili powiedział przez Najwyższą Izbę Kontroli, bo to było właśnie przedmiotem zawiadomienia do prokuratury o domniemanym popełnieniu przeze mnie przestępstwa, niezawarcie tej umowy na podstawie decyzji pana premiera. Otóż odsyłam również do wystąpienia pokontrolnego NIK-u, gdzie w drugim miejscu NIK zapisał, że z kolei gdybym zawarł tą umowę, miałbym zarzut niegospodarności ze strony NIK-u. Więc jakby no miałem taką sytuację trochę, panie przewodniczący i szanowni państwo, że cokolwiek ministerstwo by tutaj nie zrobiło, NIK postawiłby zarzut. Nie zawarło umowy, zarzut do prokuratora. Zawarłoby umowę, no niegospodarność, znowu zarzut do prokuratora. Z drugiej strony pan przewodniczący, pan prezes, przepraszam, Banaś, Najwyższa Izba Kontroli, z jednej strony kwestionowała prawidłowość decyzji pana premiera Morawieckiego, mówiąc, że została wydana w oparciu o wadliwą podstawę prawną i w związku z czym no, jest nieważna od początku. Z drugiej strony mnie stawia zarzut, że nie wykonałem tej decyzji. No, po prostu mam wrażenie, że tu jest stalinowska zasada, dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Co bym nie zrobił, to tak czy inaczej pan prezes Banaś by mi postawił zarzuty. No, tak to po prostu wygląda. No może dlatego, że państwo robiliście to na rympał, nawet nie było czasu podpisać umowę. Nie mieliście państwo czasu podpisać umowy z Pocztą Polską, a co dopiero zorganizować wybory. Dobrze. Dobrze, ja chcę tylko pana poinformować, że przesłuchamy ten fragment, gdzie pan mówi o tym, że to PWPW drukowała karty, bo to nie jest prawdziwa informacja. Teraz zadaję głos teraz pan poseł przewodniczący Karnowski. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Włączony mam, no przynajmniej chyba, że pan mi wyłączy. Precyzuję to, żeby tutaj nie było wątpliwości, chociaż o tym powiedziałem. Po pierwsze, PWPW mi nie podlegała, w związku z czym nie miałem wglądu w techniczną... Poczta Polska panu podlegała. No tak, ale pan pyta mnie o PWPW w tej chwili. No tak, ale pan cementem powiedział, że nawet nie było czasu na podpisanie umowy, bo zabrakło czasu. Wie pan, z tego co pan tutaj mówi, to nie były wybory mistera Lata z radiem, tylko to były wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Tak, a pan nawet nie podpisał umowy z Pocztą Polską, która miała organizować te wybory. Panie przewodniczący, oni robili co chcieli. Gdyby pana formacja polityczna zachowała się w sposób państwowy, Niech pan nie przerzuca odpowiedzialności na opozycję. Nie uda się panu tego zrobić. Państwo rządziliście, odpowiadaliście. Nie słuchaliście ekspertów, nie słuchaliście nawet swoich doradców. Pan Soboń pana informował o tym, co było i jakie były zarzuty wobec tego, żeby w tym czasie zrobić. Teraz zadaję pytanie pan poseł Karnowski. Będzie następne pytanie, to będzie pan odpowiadał. Będzie pan za chwilkę odpowiadał. Klasa polityczna, niezależnie od tego, czy rządząca, czy opozycyjna, wzięła odpowiedzialność za państwo i
w poczuciu tej odpowiedzialności, że trzeba w tych niezwykle trudnych warunkach, jakim była pandemia koronawirusa, umierający i chorujący ludzie, zagrożenie dla zdrowia nie, i życia, muszę panu przerwać. Że trzeba przeprowadzić zgodnie z konstytucją wybory, bo niewybranie prezydenta wprowadzi chaos w kraju. Nie, muszę panu przerwać. Życie i zdrowie ludzi wtedy było najważniejsze. Pan doskonale wie, a robiliście wybory, gdzie te dokumenty nawet nie były specjalnie przygotowane. I doskonale pan o tym wie. Jeden ze świadków powiedział, chodziło o to, żeby wygrał i większe szanse miał Andrzej Duda, bo parę miesięcy później te szanse by miał dużo mniejsze. I tak to przygotowaliście, że pakiety by były w błocie, na płocie, byłyby wszędzie. No ale jeśli pan mówi, to pan odpowiadam, bo my się z tym nie zgadzamy. Dla ludzi w kwietniu, którzy byli zamknięci w domach, najważniejsze było życie i zdrowie, a nie wybory, żeby wygrał kandydat PiS-u. Po to, żeby moje wypowiedzi były zgodne z tym, co pan myśli. Ja mówię to, co ja myślę. I mam ja tylko wskazuję, że to wszystko było nieprzygotowane i było chaotyczne, co pokazujemy między innymi w tych pakietach. Pan przewodniczący Jacek Karnowski teraz. Tak jest, dlatego wybory były ważniejsze. Bardzo proszę, pan przewodniczący Karnowski. Trochę odnosząc się do pana wypowiedzi, cieszę się, że jednak nie doszło do tych wyborów, bo przynajmniej mamy wybranego prezydenta Polski, a nie prezydenta Białorusi. Natomiast wracając do tego, czy żeby pozbyć się takiej stalinowskiej odpowiedzialności, że jak to zrobię, to nie zrobię, czy są jakieś ślady pana żądań do tego, żeby pan otrzymał do Ministerstwa Aktywów Państwowych pieniędzy na zlecenie Poczcie Polskiej? Tak, są. A może pan powiedzieć gdzie? No, są dwa pisma, które zostały skierowane. To nawet w raporcie NIK-u jest zawarte. Mogę tutaj panu przewodniczącemu przytoczyć. Teraz może szybko znajdę. To są dwa pisma. NIK pisze, jak wskazuje NIK. Minister Aktywów Państwowych wystąpił 20 kwietnia 2020 roku do ministra finansów i 21 kwietnia 2020 do prezesa Rady Ministrów o zabezpieczenie środków na przeprowadzenie wyborów w trybie korespondencyjnym. W piśmie do ministra finansów zwrócił się o wskazanie źródła pokrycia kosztów związanych z realizacją przedmiotowej decyzji. Także są te dwa pisma rzeczywiście, gdzie w tym bardzo krótkim, jak powiedziałem, okresie 14 dni roboczych o takie środki się zwróciłem. Czy pomimo braku tych środków zlecał pan Poczcie Polskiej zadanie przygotowania tych wyborów? Panie przewodniczący, ja niczego poczcie nie zlecałem w tym zakresie. Poczta działała w oparciu o... Ja nie miałem takich kompetencji, żeby poczcie nadzór zlecić. Właścicielski. No, ale będę musiał wytłumaczyć, co znaczy nadzór właścicielski. Nadzór właścicielski nie polega... No, panie przewodniczący, no muszę, no bo nadzór właścicielski, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, który byłem zobowiązany stosować, nie polega na zlecaniu operacyjnych zadań zarządowi poczty czy jakiejkolwiek innej spółce, której nadzorowałem. I takich zleceń z mojej strony nie było. Również to zlecenie ze strony pana, zlecenie, ta decyzja pana premiera Morawieckiego nie zawierała zlecenia konkretnych działań, mówiła tylko o podjęciu przygotowań, tak aby możliwe było przeprowadzenie tych wyborów w konstytucyjnym terminie zgodnie z decyzją w pani marszałek Sejmu wyznaczających te wybory na 10 maja. W związku z tym nie ma tutaj takiej sytuacji, o której pan mówi, jakiegoś zlecania konkretnych zadań, działań. A czy pan rozmawiał z kimś z Poczty Polskiej, zarządu Poczty Polskiej na temat tego, żeby rozpoczęli te przygotowania? Ale nie musiałem o tym rozmawiać. Oczywiście pewnie jakieś rozmowy, no, byłem w jakimś kontakcie z prezesem poczty w tym okresie, natomiast ja nie musiałem wydawać żadnych dyspozycji o rozpoczęciu tych przygotowań, ponieważ obowiązywała pocztę decyzja prezesa Rady Ministrów. A czy ta decyzja według pana, pan prezes Poczty Polskiej, zarząd Poczty Polskiej mógł wykonywać te decyzje pana premiera, pomimo braku umowy czy zabezpieczenia środków? Nie było tutaj zależności żadnej pomiędzy wykonaniem tej decyzji a zawarciem umowy. Decyzja była opatrzona klauzulą natychmiastowej wykonalności. I COVID-ową, w związku z tym, tak? Znaczy ta decyzja pana premiera w oparciu o ustawę, tak zwaną ustawę covidową, była opatrzona klauzulą natychmiastowej wykonalności. Całkiem racjonalnie, no bo ten czas rzeczywiście był niezwykle krótki do terminu przeprowadzenia, wskazanego terminu wyborów.
I poczta w związku z tym to podjęła. Jednocześnie, niezależnie od tego, były prowadzone te rozmowy dotyczące sprecyzowania zakresu i kosztów tych działań, które były podstawą do zawarcia umowy. To, o czym mówiłem przed chwilą w odpowiedzi na pytanie pana przewodniczącego Jońskiego. Ja zadeklarowałem pisemnie poczcie, że taką umowę jestem gotów zawrzeć, no ale po wypełnieniu tych wszystkich okoliczności, o których powiedziałem, no żeby ta umowa była zawarta zgodnie z prawem, a nie ze złamaniem przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych. Czyli można powiedzieć, że to obciąża pana premiera Morawieckiego? Nie, panie przewodniczący, w żadnym wypadku nie można tak powiedzieć, że cokolwiek pana premiera Morawieckiego obciąża. Pan premier Morawiecki wykonywał w poczuciu konstytucyjnego swój konstytucyjny obowiązek w poczuciu odpowiedzialności za państwo, doprowadzenia do tego, aby wybory mogły się odbyć w konstytucyjnym terminie wskazanym przez marszałka Sejmu. Nie odbycie się wyborów w tym terminie wtedy stwarzało bardzo realne niebezpieczeństwo opróżnienia stanowiska prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ze wszelkimi tego konsekwencjami, czyli paraliżu państwa de facto, braku możliwości uchwalenia jakiegokolwiek prawa w sytuacji, kiedy to prawo było niezbędne do tego, żeby skutecznie walczyć z zagrożeniami pandemii koronawirusa.